drogie, ukochane, umiłowane kandydatki na posiadanie milionera, ponieważ zwróciłyście się do mnie, w każdym razie kilka z was, z prośbą, żebym wam powiedział, jak złowić milionera, to was informuję, że to nie jest takie proste, ponieważ kobiety w różny sposób próbują złapać milionera i to im nie wychodzi. Żeby złapać milionera, trzeba mocno się w to zaangażować. I to nie znaczy, że należy dawać z siebie wszystko, bo to nie chodzi, żeby dać z siebie wszystko, tylko dać to, co należy temu milionerowi, to, czego on potrzebuje. Milioner to jest ktoś, zazwyczaj, kto zdobył jakiś majątek, a skoro zdobył jakiś majątek, to znaczy, że należy do typu zwycięzców, że on jest facetem, który osiąga swoje cele. Dlatego, jeżeli poważnie podchodzisz do zdobycia milionera, to możesz go zdobyć w ten sposób, że go wkręcisz. Wkręcisz go w zdobywanie. Dajesz milionerowi jakieś zadanie do wykonania, stosunkowo niewielkie na początek, i mu dziękujesz dużo bardziej, niż to jest warte. Potem dajesz mu następne zadanie do wykonania i dziękujesz mu dużo bardziej, niż to jest warte to zadanie. I tę czynność powtarzasz wielokrotnie, co najmniej 5 albo 7 razy. Jak on już się przyzwyczai, że ty mu dziękujesz bardzo, w bardzo piękny sposób, ale nie ten najpiękniejszy, to stawiasz przed nim duże zadanie, duże zadanie. I dziękujesz mu, tak jakby to był drobiazg, żeby wkręcić milionera, to należy dać mu próbkę, jak ty potrafisz cudnie dziękować, a potem dać mu psztyczka w nos, że jak zrobił coś ważnego, coś cennego, to to jest mało. I dlatego, drogi, umiłowane kandydatki na posiadanie milionera, informuję was, że techniki, które są opisywane w pismach młodzieżowych, jak poderwać faceta, to są techniki, które informują, jak dać facetowi to, czego on właśnie chce. A tu nie o to chodzi, o to, żeby ten milioner dał tobie to, co ty chcesz, a nie, żeby on dostał za darmo to, co on chce. I dlatego większość kursów dostępnych dla panów to jest jak szybko, za darmo i bez żadnego zaangażowania poderwać dziewczynę na jedną noc. A tu nie o to chyba wam chodzi, drogi panie. I dlatego dostajecie ode mnie maleńką próbkę tego, jak poderwać milionera. A następna próbka to będzie, jak sobie przypomnę, w jaki sposób moi znajomi milionerzy zostali poderwani przez cudowne kobiety, które wiedziały, czego chcą. I dlatego, jeżeli chcesz, to osiągniesz.
ale żebyś to osiągnęła,